Spór zbiorowy trwał od 11 kwietnia bieżącego roku. Myślę, że osiągnęliśmy duży sukces i to przecież będzie procentować dla pracowników polskiej miedzi prawie we wszystkich punktach tego sporu zbiorowego. Oczywiście chciałoby się, żeby w 100% ten sukces osiągnąć, no ale mediacje mają to w sobie, że ktoś musi coś ustąpić. W komunikacie prasowym miedziowej spółki czytamy: wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość KGHM. Dialog ze stroną społeczną jest jednym z priorytetów dla władz spółki, powiedział Andrzej Zbruk, dyrektor naczelny do spraw zarządzania strategicznego KGHM Polska Miedź S.A. Związkowcy domagali się m.in. wypłaty premii wyrównawczej po 2000 dla każdego pracownika, przeszeregowań na wyższe kategorie płac zasadniczych oraz likwidacji tzw. premii motywacyjnej. Od 1 września bieżącego roku około 1000 pracowników polskiej miedzi zostanie z automatu, a więc automatycznie przeszeregowanych o jedną kategorię wyżej od dzisiaj posiadanych. I bardzo się cieszę, że w tej grupie ponad 800 to są górnicy. Ważną kwestią, którą udało się zrealizować, jest likwidacja premii motywacyjnej. Premiowanie stało się elementem nacisku na pracowników, a więc nacisku do pracy w nadgodzinach, bo jak nie przyjdziesz w nadgodzinach, to nie dostaniesz tej premii, która jest istotną częścią wynagrodzenia, albo też ukrywanie patologii typu jest wypadek w pracy, to go nie zgłaszam, bo nie dostanę premii, jestem chory, to przyjdę do pracy mimo wszystko, bo nie dostanę premii i tak dalej. Przewodniczący związku Ryszard Zbrzyzny przypomina, że jeden z postulatów związkowców dotyczył sytuacji spółek grupy kapitałowej. Integralną częścią całego KGHM-u to są także spółki grupy kapitałowej. Tych spółek mamy około 20, której 100% właścicielem jest KGHM. I uznaliśmy, że jeżeli od 13 lat w spółce matce funkcjonuje pracowniczy program emerytalny, to najwyższa pora, żeby on był rozciągnięty na pracowników spółek grupy kapitałowej KGHM. W pierwszym kwartale 2018 roku związkowcy jeszcze raz chcą się spotkać z władzami spółki i wówczas wspólnie wypracować m.in. plan modyfikacji podatku miedziowego. Jak mówią obie strony, podpisane porozumienie zakończyło wielomiesięczne, trudne rozmowy, które umożliwiły uzyskać dla obu stron wyczekiwany kompromis. Wydarzenia, Anna Tatarynowicz.